Drodzy przyjaciele, ja chcę z wami się dzisiaj podzielić taką rzeczą, która jest kolejnym etapem funkcjonowania w Królestwie Bożym. Chcę ci powiedzieć o relacjach między ludźmi. Ja będę opierał się na relacjach między ludźmi wierzącymi, bo ludzi niewierzących traktujemy jak pacjentów. Więc relacje między ludźmi, w stosunku do ludzi niewierzących, są jasne i klarowne, tak? Każdy niewierzący to kto? Pacjent. To jest bardzo ważna informacja dla nas. Obojętnie jakie jest jego wykształcenie, jaka jest jego poziom inteligencji i tak dalej, czym się zajmuje, każdy niewierzący to pacjent. Poza tym zombie. Przypominam. Ja naprawdę was proszę, żebyście nie traktowali ludzi niewierzących poważnie. I jedynie poważnie traktujcie ludzi niewierzących na pułapie ich umiejętności zawodowych. Nic więcej. Czyli jak spotkasz niewierzącego ślusarza, to ufaj mu tylko na pułapie ślusarstwa. I to też jak się pomodlisz. Bo o tym mówi słowo, że fachowcy mogą służyć u królów, ty jesteś królem. Więc to jest proste. Inaczej każdego niewierzącego traktujemy jak pacjenta, człowieka do ożywienia. Więc mówimy o relacjach międzyludzkich na pułapie ludzi wierzących. To jest bardzo ważne. Ważne, że relacje, przyjaciele, to są możliwe do zaobserwowania, zaznaczam. Możliwe do zaobserwowania na pułapie naszego codziennego funkcjonowania. Oddziaływania między ludźmi. Możliwe do zaobserwowania. Nie ma relacji, których nie widać. To tak jak nie ma radowania się, którego nie widać. Rozumiecie? Nie można stać, o, wielbię Boga. Nie można oglądać kabaretu i mówić, tak się z tego wewnętrznie cieszę. Samo jak nie można mieć relacji z ludźmi, które są ukryte. Relacje to są rzeczy uzewnętrznione. Ja chcę zacząć od listu do Filipian 2:3-8. List do Filipian 2:3-8 brzmi tak. I nie czyńcie nic z kłótliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jak było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie ubierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, do śmierci krzyżowej. To jest podstawa relacyjna wśród wierzących ludzi. I to jest pewnego rodzaju protokół w relacji. Czy ta kłótliwość i próżna chwała to są dwa ciekawe zjawiska. Krótko powiedziawszy, jest to chęć bycia ważniejszym. Chęć bycia ważniejszym. Ja chcę, żebyście rozumieli, jak działa chora podświadomość człowieka. Jak chcecie się dowiedzieć, czym jest podświadomość, tak krótko, bo to nie mamy czasu na to, żeby te rzeczy rozkładać na części pierwsze, jak sobie wyobrazić serduszko, to te grube części na górze to jest świadomość, a ten cienki koniec na dole to jest podświadomość. Tak, ten koniuszek serduszka. Ja przypominam się ludziom, którzy robią rzeczy i oni na pułapie świadomym, bo na przykład intencje są na pułapie świadomym. Rozumiecie, intencja to jest rzecz świadoma. Nie można mieć nieświadomych intencji. Tak. Na przykład ludzie mają dobre intencje, tak? A robią takie rzeczy, że się w pana nie mieści. Tak? Człowiek ma bardzo dobre intencje na pułapie tej górnej części serduszka, a na tej dolnej części serduszka jest czarownikiem i manipulatorem wobec innych ludzi, tak? Na przykład nie wie, że on czaruje. No bo on jest tak zaburzony, że on w ogóle czarowanie. Tak? Ma wbite w ogóle w siebie, proszę ciebie, rozumiesz, jak gwóźdź.
Od początku musiał czarować, manipulować od dziecka, tak? Był bity, był maltretowany przez rodziców, był odrzucony, był w strasznym stanie patologii i on nauczył się manipulować i to się stało częścią jego charakteru i koniec. I on potem nawraca się do Jezusa na pułapie świadomości, on nie manipuluje, ale podświadomie cały czas on coś kręci. Ale to chodzi o to, żebyście zrozumieli, że jakby podstawa relacji to jest... To jest coś, co jest przeciwne byciu ważniejszym. To dotyczy każdego rodzaju relacji i każdej ich formy. Czy wy wiecie na przykład, że w małżeństwach tak naprawdę największe tarcia są przez to, że ludzie chcą na pułapie podświadomości, tak, osiągnąć poczucie bezpieczeństwa przez to, że druga osoba jest od nich mniej ważna? Bo jak my jesteśmy ważniejsi, to jesteśmy bezpieczni. Ważniejszy to bezpieczny. Tak ci tłumaczy ten człowieczek serca na dole. Więc jak ja byłem w świecie, to miałem taką metodę, żeby się nie bać, to zastraszałem innych. Rozumiesz? Zastraszałem innych. Zastraszałem. Że ty... Dlaczego ja się mogłem tak ratować? Ponieważ kiedy ja zastraszyłem, no to już on mnie nie zastraszył. Rozumiesz? Najlepsza forma obrony to był atak, tak? Pokora, przyjaciele, to jest zależność od Boga. To jest pokora. Tylko świadomość zależności od Boga czyni człowieka pokornym. Jak jesteś świadomy zależności od Boga, 100% zależności. Ja jestem tak wolny, jak jestem teraz, bo ja jestem w 100% pewny, że jestem zależny od Boga. On mnie otacza ze wszystkich stron. Z przodu, z tyłu, z boku, z góry, z dołu, jak w bańce chodzę. W ostatnim więzieniu, w którym siedziałem, z którego wychodziłem, któregoś dnia wyszedłem na spacer, chodziłem między tymi bandytami tam i zrozumiałem, że jestem jak w bańce. Jak w bańce chodzę. Słuchajcie, podszedł do mnie facet i mówi, nie wiem o co chodzi. Tylko człowiek tam jakiś wiedzieć. I mówi, nie wiem o co chodzi, ale muszę ci o czymś powiedzieć. Ja mówię, no dobrze. I on podszedł do mnie, zrobił ze mną parę kółek, on się wahał, ale wreszcie zaczął mówić i mówi, wiesz co, zamordowałem człowieka, jakby to ty nie wiem. A ja mówię, a dlaczego uważasz, że powinieneś mi o tym mówić? On mówi, nie wiem. Ja mówię, to się wyjaśni. I zacząłem ogłosić Chrystusa i on się tak nawrócił na spacerze. Ten facet nie wiedział, wiesz co to znaczy podejść do drugiego więźnia i powiedzieć mu w ogóle, że zabiłem człowieka? On siedział za jakieś pierdoły, rozumiesz, tam miał ze 2-3 lata za jakieś głupoty. A facet przychodzi i się w ogóle uzewnętrznia przede mną, tak? A rozumiesz, to było po prostu sekundy po tym, jak ja sobie uświadomiłem, że ja w bańce chodzę. Jestem otoczony przez Boga ze wszystkich stron. Zależność od Boga. I teraz, aby ta świadomość stała się faktem doświadczalnym, a nie tylko teologią, trzeba przebywać z tym Bogiem. Bo to my możemy wszyscy powiedzieć, że my jesteśmy zależni od Boga. Moje pytanie jest takie, czy ty masz tą świadomość? Bo to dopiero ta świadomość, tak? Ona zaczyna nam dawać jakąś podstawę, żeby iść dalej. I teraz, zobaczcie, relacje z ludźmi są wprost proporcjonalne do relacji z Bogiem. To znaczy, że taką, jaką ty masz relację z Bogiem, tak jak ty czujesz się bezpieczny, tak jak ty czujesz się otoczony przez Boga, tak? Tak ty to potem przekładasz na ludzi. A więc relacje z ludźmi są związane z twoją relacją z Bogiem. Czyli ty nie zbudujesz dobrych relacji z ludźmi, jeżeli ty nie będziesz miał dobrej relacji z Bogiem. A ty nie będziesz miał dobrej relacji z Bogiem, jeżeli ty nie będziesz, przebywając z Nim, wzrastał, tak, w świadomości totalnej zależności od Niego. Bezpiecznie się czujesz, kiedy wiesz, że jesteś od Niego zależny. Ja ostatnio troszkę mówiłem różnym tutaj przyjaciołom o tym, że wiecie, o co chodzi z Bogiem? Bóg to jest najbardziej niebezpieczna istota na świecie. Tam diabeł przy nim to jest pentak, teoretyk, człowieku amator. Bóg to jest zabójca pierwszej ligi. Jak wątpisz to, co mówię, sobie poczytaj Stary Testament, zaraz on tam wyrabia w ogóle. To jest masakra. Diabeł nigdy nie zrobił takiego czegoś, co Bóg. W ogóle wiecie, co on tam robi? On bez mgnienia oka niszczył narody. Narody wykorzeniał do podstaw. Rozumiecie, to jest szok. On zatrzymał tą rzecz przez Chrystusa.
Rozumiecie? Ja teraz napisałem taki artykuł specjalnie, bo ja wiedziałem, że to jest ten czas. Wszyscy święta, 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 święta. Rozumiecie? Święta. Ostatnio jedna osoba do mnie zadzwoniła wczoraj i mówi: Artur, jak ja ci dziękuję, że ty mi złożyłeś mi życzenie na święta. Mówi, ty jesteś jedyny, mówi, chyba człowiek, pastor w tym kraju, co nie składa życzeń na święta. Mówi, ja mam tyle, mówi, życzeń na święta, mówi. A ja, mówi, nie obchodzę świąt. Mówi, bo uważam, że to chore. Jak napisałem, że Bóg poza Chrystusem nienawidzi ludzi. Słuchajcie, ja różne rzeczy już pisałem w internecie. Ale tyle, ile syfu się teraz wylewa, to jeszcze nie widzi, się nigdy się nie wylało. Ludzie są zbulweryzowani tym faktem, że Bóg nienawidzi ludzi poza Chrystusem. Rozumiesz? Mi się nie chciało tam głęboko im pokazywać, pokazałem tylko kilka elementów. Tak, mówię znowu, co tu jest na to. Zawsze, o, Bóg nienawidzi grzechu. Ja nie mówię, tu jest napisane, że On nienawidzi człowieka. To nie ja napisałem te psalmy, te wszystkie rzeczy, wiesz, o co chodzi tu w ogóle. Jedyna zdrowa i prawdziwa reakcja Boga na człowieka poza Chrystusem to jest nienawiść. Rozumiecie to? A wiecie dlaczego? Bo człowiek odrzucił Boga. A Bóg nie jest manipulantem. Bóg nie robi dobrej miny do złej gry. Tak? Bóg nie udaje, że jest wszystko w porządku, jak nie jest. Bóg nie powiedział do Adama, do Ewy, dobra, spoko, damy radę. Ty rozumiesz teraz, co się stało? Jeden owoc! Owoc jedli! Co to jest jeść owoc? Rozumiesz? Za jedynego pieprzonego banana skreślił ludzkość. Więc nie mów mi, że on myśli jak zhumanizowany człowiek. On tak nie myśli. Dla niego tak to tak, białe to białe, czarne to czarne. Rozumiesz? Dla niego zawsze rzeczy są skrajne. Bóg jest skrajny. Dlatego, żeby uratować nas, tak, to zszedł na ziemię jako Chrystus. I tylko w Chrystusie On kocha ludzi. On poza Chrystusem w ogóle wycina. I przekonają się o tym wycięciu ci, którzy do Chrystusa nie przyszli. Bo tam nie ma ładnej posi, rozumiesz? Która siedzi, proszę ciebie, wiesz, tu Maryi, tam nie Maryja. Tylko tam siedzi wielki Bóg, który w Chrystusie świat ze sobą pojednał. Amen? Amen. On w Chrystusie świat ze sobą pojednał. Jeżeli my w Chrystusie, tak? Jesteśmy. Jeżeli my w Chrystusie funkcjonujemy, to mamy prawidłową relację z nimi. To się potem przekłada na relację z ludźmi. Ja mam relację z ludźmi, miłosną relację z ludźmi, bo ja przebywam z miłosnym Bogiem w Chrystusie. Teraz ja mogę kochać dzisiaj jakkolwiek. Jestem, nie można mnie zranić. Rozumiesz, o co chodzi? Nie można różne rzeczy zrobić. Nie można tyle narobić na plecy, proszę ciebie, aż się uknę. Ja mam cały czas takie same podejście do tego człowieka. Jakie relacje z Bogiem, takie relacje z ludźmi. Co to jest pokora w praktyce, gdy chodzi o relacje? Uważać innych ludzi, z którymi się relacjonujemy, za wyższych od siebie. Amen. Co mówi słowo? Pokora w praktyce. Jeżeli chcesz przełożyć prawidłowo twoją relację z Bogiem na relację z człowiekiem, to musisz zrozumieć, że Ojciec wywyższył Syna ponad siebie. Tak mówi słowo? Amen. I Synowi oddał cały sąd. Amen. Amen. Dlatego on mówi, jeżeli chcesz mieć prawidłowe relacje z ludźmi, moje dziecko, to uważaj ludzi za wyższych od siebie. Taką pracę. Ja chciałbym, żebyśmy na nowy rok mieli nową pracę. Jak to robić w praktyce? Jak uważać ludzi za wyższych od siebie? Zacznij zwracać uwagę nie tylko na to, co twoje, ale na to, co cudze. Tak mówi słowo. To słowo samo się wyjaśnia.
w jaki sposób uważamy człowieka za wyższego od siebie. To nie jest, tu nie ma żadnego odczucia. Na przykład masz brata w Chrystusie, który jest kretynem. No proszę. W Chrystusie są różni ludzie, bo są różne dusze, amen? Są dusze kretyńskie. Różne. I teraz jak ty takiego brata czy siostrę masz uważać za wyższego od siebie, za większego od siebie, jak on ma duże kretyna? Tak? Co ty masz zrobić? Ty nie możesz udawać, że on nie ma duży kretyna. On ma! W każdym zachowaniu jego to widać. Jest nietaktowny. Jak ja widzę nietaktownych ludzi, w ogóle wierzących, to człowiek mówi włosy na głowie rosną. Ja się zastanawiam, mówię, kurczę, no mówię, ani jednego filmu romantycznego nie obejrzę, okej? Okay. No nie, w ogóle, zero jakiegoś takiego ogłady jakiś. A teraz jak ja mogę tego człowieka za większego od siebie uważać? Jak ja mam zrobić? Jaka jest metodyka tego działania? Słowo Boże nam pokazuje. Uważaj nie tylko na to, co swoje, ale na to, co jego. Co ja zacznę robić? Koncentruję się na potrzebach tego kretyna. Ty musisz, ja ci zadaję roboty na przyszły rok. Ja ci mówię teraz o miłości w praktyce. Jak kochać ludzi, którzy normalnie kochać się nie dadzą po ludzku, a w Chrystusie mamy się z nimi relacjonować na pułapie miłości. Musimy się skupiać na tym, co ich. To jest technika. To trzeba ćwiczyć. Ja się przyglądam ludziom, ale nie ku temu, aby ich osądzić. Ja już nie analizuję ludzi z poziomu lęku, rozumiesz? Jak ja byłem w lękach, to widziałem w ludziach negatywne rzeczy ciągle. Teraz negatywne rzeczy po prostu widzę. Widzę je. One w ogóle mnie nie przerażają. Absolutnie. To mnie ostatni debil może przyjść, bo ja bym był w Chrystusie. Ja w ogóle, wiesz, nie ma żadnego problemu. I co ja teraz robię? Wiesz, co zrobię? Nie przerazi mi jego debilizm. Ja zacznę zwracać uwagę i zacznę przyglądać się czemu? Jego potrzebom. Rozumiesz, co się dzieje? Nawiązuje się relacja między mną a nim. Okazuje się, że ja raptem mogę z nim być. Że ja mogę z nim przebywać w jednym pomieszczeniu. Że ja mogę z nim służyć. Ktoś mówi, jak ty możesz być z tym człowiekiem? Ha, 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 ha. Powiem ci jak. Zwracam uwagę na to, co jego. Szukam jego potrzeb. Bo moje potrzeby są zaspokojone. Bo przebywam z Bogiem. Jestem pełen. Teraz popatrz, bardzo ważna rzecz. Żeby się relacjonować z ludźmi, żeby uwalniać prawidłową miłość, musimy być spełnieni. Gdzie jest spełnienie? W relacji z Bogiem. Nie szukamy spełnienia w relacji z człowiekiem. Jeżeli szukasz spełnienia w relacji z człowiekiem, to już się poślizgnąłeś. Już leżysz i kwiczysz. Jeżeli chcesz zawierać związek, w małżeński, z uwagi na to, żeby mąż, przyszły mąż czy przyszła żona zabezpieczyli cię, zaspokoili cię. Cąk! Małżeństwo to nie jest szpital. Ludzie chcą się wyleczyć małżeństwem. Ja mówię człowieku, małżeństwo jest ciężkie jak to na owiu. No nie ma, że małżeństwo to jest, proszę ciebie, wpadam, weź mnie opatrz, tu mnie polep, tu mnie dotknij. Nie, tam ci się zwala człowiek, tak? Ze wszystkimi swoimi dogodnościami życiowymi. Patrz na to, co cudze. I zaczniesz realnie człowieka w swoim sercu ustanawiać jako wyższego od siebie. To jest metoda. Patrz na to, co cudze. Nie na to, och, ile ja potrzebuję. Nie, ja sprawdzę, ile on potrzebuje. Ja się zajmę jego częścią. Twoja część będzie wyła. Rozumiesz? Gdzie z tym wyciem? Do komory. Do komory. Rozumiecie? Z tym wyciem do komory się wyjdzie. Ja wyję w komorze. Taki mam sposób na wyjście. W
Nie wyje to moich dzieci. Kiedyś wyjąłem. Nie wyje to moich dzieci. Też kiedyś wyjąłem. Ja to w ogóle do wierzących innych nie wyje. Wiesz, że im piszę teraz. Tu się poeta we mnie jeszcze większy budzik. Werset 5 i 8. Wzór. Zobacz. Od 5 do 8. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie opierał się zakładnie przy tym, aby być równym Bogu. Lecz wybał się samego siebie, przyjął postać sługi, stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postaci człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, to do śmierci krzyżowej. Po pierwsze, takie samo usposobienie miejcie wobec siebie, jakie Jezus miał wobec was. Jakie Jezus miał wobec ciebie usposobienie i jakie ma? Proszę bardzo, w jakim stanie do Niego przyszedłeś, kiedy się narodziłeś z Bożego Ducha. Proszę bardzo. Jaki On miał do ciebie stosunek? Spojrzał na ciebie z całym ekwipunkiem, który przyniosłeś. Bardzo proszę, postaw się teraz na Jego miejscu. On sobie siedzi normalnie na tronie Wszechświata. Korona, proszę ciebie, wszystkie nuklearne przyciski pod ręką. Proszę ciebie, miliardy, miliard aniołów za Nim. I przychodzisz do Niego w takim stanie, w jakim jesteś. Aniołowie się biorą za oczy, nie patrzą. Macie czasami takie wrażenie, że jak ktoś coś mówi, to się wstydzisz za niego? W ogóle nie znasz człowieka, że tego wstydzisz, nie wiesz dlaczego. Ja myślę, że po prostu jak ja przyszedłem do Jezusa, to w ogóle, rozumiesz, aniołowie zaczęli się wstydzić. Oni w jakiś sposób może wiedzą, bo też mają jedną twarz ludzką. Może któryś był do mnie podobny w tej twarzy, nie wiadomo. Mówi, nie no, mówi ojej, mówi ten przyszedł. Każdy, a nie ten. Co zrobi Mesjasz? Teraz. Jakie było usposobienie Jezusa wobec ciebie? Co mówi słowo? Takiego samego bądźcie usposobienia jedni wobec drugich. Takiego samego usposobienia. Czy On tobie wywlókł problemy? Czy On tobie wywlókł twoje grzechy? Czy On cię poniżył? Czy On ci powiedział, w jakim jesteś stanie? Nie! Przyjął cię. Dlatego tu jesteś. Dlatego jesteś w Królestwie Bożym. Bo ci nielegalnie otworzył drzwi. Nikt z nas nie ma prawa do Królestwa. Nikt z nas. Ludzkość na pułapie sprawiedliwości Bożej poza Chrystusem jest do utylizacji. Rozumiecie, o co tu chodzi? My w Chrystusie Jezusie mamy wartość. Poza Chrystusem Jezusem to my jesteśmy para wodna. Para wodna. Nic z nas nie zostałoby, gdyby nie Chrystus. Po drugie, mimo że był Bogiem, nie upierał się przy tym. Jesteś jak Bóg. Ty w ogóle wiesz, jesteś narodzony z Bożego Ducha, jesteś jak Bóg z wyjątkiem bóstwa. Ale tu jest napisane, że w relacjach z innymi ludźmi nie możesz się upierać, że jesteś Bogiem. Ty nie możesz tego zrobić, bo spieprzysz relację. Ponieważ Jezus nie upierał się przy tym, że był Bogiem. Czy wy wiecie, że Jezus na ziemi nie miał ani jednej boskiej myśli? Wszystko działało u Niego za pomocą darów i interakcji z Ojcem? Niektórzy myślą, że Jezus chodził po ziemi, to był taki Bóg. Bóg jest. Tylko na chwilę nie jestem Bogiem. Wiesz, o co chodzi? Za 33,5 roku znowu będę Bogiem. Nie, On się nie bujał w ten sposób. Rozumiesz? On taki nie był. On się wyparł bóstwa. On myślał jak człowiek. Czuł jak człowiek. Dzisiaj słuchałem jednego pastora, jak tu jechałem właśnie na online, i on takie coś powiedział, że Jezus będąc Bogiem znał myśli tych wszystkich ludzi. To jest bzdura. Jezus czasami na podstawie słowa mądrości znał myśli ludzi. Rozumiecie? Na podstawie słowa wiedzy znał myśli ludzi. Jezus operował w darach. To był pierwszy charyzmatyk. Jezus się wyparł bóstwa. Musisz się wyprzeć bóstwa w relacjach z innym człowiekiem. Sorry. Musisz być dla człowieka kim? Człowiekiem. Człowiekiem. Musisz w małżeństwie być człowiekiem. Niektórzy to myślą, że my to żyjemy w jakiś sposób. Tak, że ty śpiewasz, to siebie.
wcale nie śpiewa. No jak ma okres, to się nie odzywa. No. A ja wcale nie napieram, żeby się odzywała, człowieku. No taki mam szans. Ja wiem, kiedy jest okres, patrzę, a chcę pogadać w piątek. No tak. Ja mam luzę. A wiecie dlaczego? Bo jestem spełniony człowiek. Ona wstaje rano, ja nie znaczy, no rano nic nie mówię, zadam u ciebie, zadam u ciebie. Wszystko dobrze. Trzeba być człowiekiem. My jesteśmy ludźmi. Rozumiesz? Co nie ujmuje nam bóstwa. Jezus był człowiekiem na ziemi. Co nie ujmowało mu bóstwa. Amen? Rozumiecie, na czym przecież polega? Tu trzeba nauczyć się tym poruszać. Ludzie w kościele chcą być bogami dla siebie. Ty masz być Bogiem dla tego świata. Dla świata stajemy na koszach, na śmieci i mówimy: jestem jak Bóg! Przyjdź do mnie, ja ci pokażę! Rozumiesz? Nie dla siebie. Dla siebie jesteśmy ludźmi. W relacjach się tego trzeba nauczyć, bo się poślizgnąć. Bo jako Bóg będziesz wszystkich pouczał, ustawiał, rozumiesz? Podciągał, obniżył. Bóg, żeby mógł zrozumieć. Ludzie myślą, że Bóg ludzi rozumie. Muszę was wyprowadzić, bo Bóg w ogóle nie rozumie ludzi. Bóg wypędził Adama z Ewą z raju natychmiast. On w ogóle nie powiedział: przepraszam bardzo, Ewu, ja cię rozumiem, chciałeś zrobić sałatkę, pro ciebie niestety za nie jestem grzewka. Ale cię rozumiem! Pogadajmy! On w ogóle popatrzył, wiesz, stał, popatrzył. Gdzie tam Adaś jesteś? Adaś, przed chwilą latał, wiesz o to chodzi, a teraz tak. Czego się chowasz, Adaś? Ona mnie dała, to się chowa. Na nią spojrzał, nie można. Rozumiesz? I co robi Bóg? Przeklina ich, przeklina węża, zabija zwierzęta, największy akt miłosierdzia, tak? Robi im odziejki, proszę ciebie, ze skór i wąt za Eden. Dziękuję uprzejmie. To jest cały ten, on w ogóle nie rozumiał. On nie pytał, dlaczego, a dlaczego? On nie pytał, bo on nie rozumiał. On dopiero w Chrystusie zaczął rozumieć człowieka. Bóg w Chrystusie rozumie ludzi. Poza Chrystusem Bóg nie rozumie ludzi. Tak jak ty nie rozumiesz mrówek. Jakbyś się stał mrówką, to byś zaczaił, o co chodzi w temacie mrówek. Rozumiesz? A tak to nie czaisz w ogóle, o co chodzi. Tak? Ja mam w domu kota parę lat, czy do tej pory nie wiem, o co jemu chodzi. W ogóle nie wiem. Ja musiał stać się kotem, żeby zaczaić, o co jemu chodzi. Że głaszczesz go po głowie, a on cię za to. O co jemu chodzi? W ogóle dajesz mu żryć, najlepszy człowieku, cała półka jedna zawalona jego żarciem, Agata wstaje, rozumiesz, daje mu miskę, człowieku, to wszystko tego, on ją leje za to, no. O co mu chodzi? Nie wiem, bo nie jestem kotem. Z miłosierdzia go trzymam i go nie zjadłem jeszcze. Jestem jak kupna tego kota. Muszę o tym z nim porozmawiać. On jest Bogiem w tym domu. Dalej, wyparł się samego siebie, czyli swoich drugorzędnych przekonań. Żeby relacje się układały z ludźmi, musisz się wyprzeć swoich drugorzędnych przekonań. Twoje drugorzędne przekonania są nic nie warte. Zapomnij o nich. Tylko, wiesz co jest ważne? Żeby się zgadzać z kimś na pułapie prawdy. A reszta jest nieważna. Reszta jest nieważna. A największe kłótnie w życiu, w relacjach międzyludzkich, w kościele są rzeczy drugorzędne. Rozumiecie? Drugorzędne rzeczy. Ale Jezus wyparł się samego siebie. On się wyparł swoich przekonań drugorzędnych. Po czwarte, przyjął postać sługi. Aha! Przyjął postać sługi. Co robimy w relacjach? Przyjmujemy postać sługi. Jak chcesz się z kimś relacjonować, to dzień dobry służenie temu człowiekowi. Przestań myśleć inaczej, bo się pogubisz. Idź w relacje z ludźmi jako sługa. Jako sługa. Jako sługa. Wiesz, kiedy może człowiek być sługą? Zawsze będę do tego wracał, jak już wie, że jest królem. Bo jak nie wiesz, że jesteś królem, na terapię.
Zapraszam, od lutego mam wolne. Każdy, kto nie wie, że jest królem, na terapię. Dopiero wtedy, jak wiesz, że jesteś królem, możesz być sługą, możesz służyć ludziom. A w relacjach bycie sługą jest bardzo istotne. Nie można inaczej się relacjonować. Bez podejścia do drugiego człowieka, jako do człowieka, któremu chcemy służyć. Następnie stał się podobny ludziom, czyli wszedł w położenie człowieka. Rozumiesz? Wszedł w położenie człowieka. Ja na przykład nie wiem, co to jest okres. Ja nie mam różnych rzeczy z tym związanych. Ale ja muszę wejść jakoś w położenie mojej żony, kiedy ona ma okres. Jak mam wejść w to położenie? Odpaskę mogę wziąć, na przykład proszę o ciebie nakleić się na głowę. Też jest. Ale ja też mogę zacząć na przykład modlić się i powiedzieć, mówić Boże, co zresztą zacząłem robić. Już dawno. Powiedziałem, Boże, ja chcę umieć wejść w położenie mojej żony. Myślisz, że mi to przyszło łatwo? Nie przyszło mi to łatwo. Mam córkę, która ma 9 lat. Jak tu wejść w położenie mojej córki? Ona ma 9 lat. Dla niej są rzeczy zupełnie inne. Ona ma zupełnie inne podejście do rzeczy. Ja mówię do niej, załóż kapcie, bo podłoga jest zimna. Ona mówi do mnie, mam grube stopy. I się... Ja mówię, naprawdę, tak uważasz? Tak, myślę, że bardzo trwa tłuszczu, mówię, chroń mnie przed zimą. To jest bardzo ciekawa koncepcja. Tylko koncepcja ona ma. No to po prostu jestem przekonana. Ja mówię, no to proszę, porozmawiajmy. Na grube stopy mam na nie chodzi. Następnie dał świadectwo człowieczeństwa, ponieważ poprzez swoje zachowania i różnego rodzaju działania życiowe. On dał świadectwo tego, także w relacjach musimy dawać świadectwo człowieczeństwa. Świadectwo to nie jest to, że tylko my sobie o tym powiemy. My musimy to praktykować. Dalej, uniżył samego siebie, czyli swoje potrzeby. Patrzcie, tu już nie mówimy o drugorzędnych przekonaniach, mówimy o swoich potrzebach. Relacja polega na tym, że ty uniżasz swoją potrzebę. Mam jakąś potrzebę, a ja ją uniżam. Rozumiesz? Uniżam potrzebę. Wchodzisz do kuchni, są dwa jajka, które ciebie chcesz sobie zrobić, proszę ciebie, usmażyć dwa jajka, a twoje dziecko akurat mówi, słuchaj, tato mówi, byś mi zrobił tę jajecznicę. Tak? Dobrze. Mogę powiedzieć, bo łatwo, posłuchaj, bardzo łatwo jest teraz wejść w miejsce Boga. Zobacz, teraz co robi człowiek, który nie jest człowiekiem, tylko prezentuje Boga w stosunku do drugiego człowieka wierzącego. Córciu, słuchaj, są super paróweczki z szynki, ugotuję ci paróweczki. Dobrze, tato. Zgodziłam się. Mógłbym to zrobić. Zjadłbym swoje jajka wtedy. Rozumiesz? Ale mi zależy na relacji miłosnej z córką. Nie proponuję jako bukiet paróweczek. Tylko mówię, dobrze zrobię. Zrobię ci jajka. Uniżył samego siebie, czyli uniżył swoje potrzeby. Wziął czyjeś potrzeby jako ważniejsze niż swoje. Rozumiecie? Dalej był posłuszny Bożemu prowadzeniu. W interakcjach z ludźmi. On był posłuszny prowadzeniu Bożemu. W relacjach modlimy się, jak relacjonować się z człowiekiem. Panie, ucz mnie, jak być dobrym mężem dla mojej żony. Chociaż jestem z nią tyle lat po ślubie. Panie, ucz mnie, jak być dobrym ojcem dla moich dzieci. Choć mam już duże dzieci. Panie, ucz mnie, jak być przyjacielem dla ludzi w kościele. Panie, ucz mnie tego. Ja szukam Twojego prowadzenia. Co do tego człowieka, co do tego człowieka, co do tego człowieka. Rozumiecie? Jak mam żyć, Panie, z tym człowiekiem? I dalej oddał swoje życie za ludzi. Jest napisane, że on był posłuszny aż do śmierci krzyżowej. Życie swoje oddał za ludzi. Wiecie, co musicie w relacjach swoich robić? Być gotowymi, aby kłaść swoje życie do drugiego człowieka. Chcesz zdrowych, pięknych relacji? Podejmij decyzję. Tak? Że jesteś w stanie za nią umrzeć.
to zrobił i na dobre nam to wszystkim wyszło. Zobaczcie, ale numer. Bądźcie takiego usposobienia wobec siebie, jakie było w Chrystusie Jezusie. Umarł na krzyżu za nas. I teraz powiem wam drugą część podstawy relacji. Nie będę wam czytał tego już z Biblii, tylko sobie zapisujcie, jak chcecie. 1 Tesaloniczan 5:14, po pierwsze. Bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich. Wielkoduszny to jest człowiek wyrozumiały, czyli rozumiejący czyjąś duszę. Módl się do Boga, abyś rozumiał duszę innych ludzi. Nie do końca je zrozumiesz. Ale módl się, żebyś zrozumiał jak najwięcej z dusz innych ludzi. Nie wszystkie rzeczy w innych ludziach zrozumiesz. I w ogóle nie dziw się temu. Ale wiedz o tym, że jeżeli się pomodlisz, to ty będziesz rzeczy ważne dla ciebie rozumiał w życiu innych ludzi. I będzie ci łatwo wchodzić w interakcję z tymi ludźmi. To jest wielkoduszność. Nie musisz się zgadzać na patologię, bo to nie o to chodzi, że zgadzamy się. Że ktoś jest w patologii, a teraz Panie, daj mi zrozumieć, dlatego, dlaczego on jest homoseksualistą. Nie mówimy o patologiach. Wiecie, grzech to jest grzech, patologia to jest patologia, tak? Ale Boże, daj mi zrozumieć, tak? Dlaczego ten człowiek jest ser pleśniowy z czekoladą. Daj mi pojąć to zjawisko. Panie, pomóż mi zjeść ten ser z nim. Zaprosił mnie do domu, postawił mnie ten ser z czekoladą. Tak mi ugościł z całego serca. Drogi ser, droga czekolada. Boże, pomóż mi. Musisz rozumieć każdą duszę. Czyli ty nie możesz odrzucać duszy dlatego, że ona jest inna lub chora. W ogóle nie odrzucaj duszy. Zrozum. Ja na przykład przez to zacząłem się tak modlić, przestałem je boleć choroby ludzkich dusz. Ja w ogóle nie mam z tym problemu, że ktoś ma chorą duszę. No ma chorą duszę. Ma no i co? Ale ja się z nim relacjonuję. Tak? Po prostu. Nie mam problemu. Druga rzecz. W drugim liście do Koryntian 1:10 zapisana. Bądź śmiały, jest napisane śmiały wobec was. Paweł mówi, byłem śmiały wobec was. W relacjach jest bardzo ważna śmiałość. W ogóle ogromna ilość ludzi nie nawiązuje relacji, bo są nieśmiali. No ja nieśmiały jestem, jak ja bym mógł tam, mógłbyś iść w tą relację. Śmiało, odważnie. Wiecie, że kupa ludzi to w ogóle w kościele nie ma męża czy żony, dlatego że są nieśmiali? To nie rozumiem. Wiecie ludzie, że nieśmiałość to jest patologia? To jest patologia. Tylko nieśmiały, tylko nieśmiały, nie no to nie nieśmiały. To się ośmiel. Jak mam to zrobić? Przez wiarę. Tak wszystko. A to ja nie muszę czuć? No nie musisz czuć. Po prostu idź. W ogóle wejdź w tą relację. Cześć. Jestem Zdzisiek, jestem Krysia. Może pogadam? No nie wiem. Może Szereka obejrzymy? Dobrze. Tak ty nieśmiały i drugi nieśmiały, rozumiesz? To nie ma żadnego problemu. Wystarczy, że ktoś zrobi pierwszy krok. Pierwszy ruch. Bądź śmiały. Śmiały w relacjach. Śmiały. Wiecie, niektórzy z was, którzy ze mną pracujecie, na przykład wiecie, że zadania domowe wam daje na przykład ze mną się relacjonować. No mamy takie zadanie masz. Mówię, proszę do mnie pisać SMS-y. Proszę do mnie dzwonić. Ale ja nie mam o czym z tobą rozmawiać. To się nie szkodzi, mówię, zadzwonisz do mnie, ja odbiorę. Ty powiesz, no cześć, ja powiem, no cześć. Co u ciebie? Ja nic. Ale chodzi o co? Chodzi o to, żebyś przeszedł barierę. Masz przejść barierę. Musimy rozwalić warownię w twoim życiu.
Nie możesz mi pieprzyć, że ty myślisz, że ja mam ważniejsze sprawy. Znacie to, to jest zwiedzenie. Nie będę ci ortu głowy zawracał. Musisz mi zawracać głowę. Jak już się zjawiłeś, to już nie. Masz obowiązek zawracania głowy. Tak? W relacjach bądź śmiały. Śmiały. Nieśmiałość to patologia. Trzecia rzecz. Pierwszy list do Koryntian 9:19. Jest napisane, będąc wolnym wobec wszystkich, oddałem się w niewolę wszystkim. Posłuchaj. Aby twoje relacje z ludźmi były dobre, musisz być najpierw wolny od ludzi. Czyli wolny od oczekiwań wobec innych i od niezbędności ludzi w twoim życiu. To jest początek. Żeby się relacjonować prawidłowo, musisz być wolny od potrzeby tej relacji. W Chrystusie Jezusie znajdziesz odpowiedź. Zawsze będziemy wracali do jednego miejsca, że wolność jest w Chrystusie. Ja w swojej komorze uwolniłem się od innych ludzi. Jestem wolny od wszystkich ludzi na świecie. Od wszystkich ludzi na świecie. Ja bym mógł żyć w innym w ogóle, w kosmosie, w jakimś innym miejscu, w innej epoce. Rozumiecie, o co chodzi? Jestem wolny od ludzi, od opinii i od potrzeb. Rozumiecie? Ja ostatnio się zastanawiałem, kurczę, jak mi to w ogóle, pomyślałem o synu naszym, nie? Mówię, Boże, nawet dzisiaj tak sobie troszkę o tym myślałem, że ja z niektórym usiadłem jakiś czas temu, uzgodniliśmy po prostu, ja go poinformowałem po prostu, nie? Do jakiego momentu on będzie z nami mieszkał. I przyszło mi to w ogóle bez żadnego problemu. Nie, zrobisz to, zajmie to jeszcze powiedzmy 2 lata, czy potem jeszcze jakieś pół roku mniej więcej, no nie wiesz, a potem się po prostu wyprowadzisz na swoje. I wyszło mi to tak łatwo, jak trudno. Wiecie, co zobaczyłem? Że w ogóle jestem wolny od syna. Kocham go. Jestem jego ojcem i zawsze nim będę. Zawsze jestem z otwartymi rękoma dla niego. Ale w ogóle już przyszłość zaplanowałem. Gdzie wiesz, będzie na swoich chłopie. Soki. Jesteśmy dorośli, wiesz, do wodzik się odebrało. Idziemy. Tak? Bierzemy życie po prostu za parę i do widzenia, tak? Jestem wolny od ludzi. Co dalej? Tylko wolny człowiek, wolny od ludzi, może stać się sługą ludzi. Paweł mówi, tak? Że będąc wolnym, stałem się sługą wszystkich. Zobaczcie, w ogóle. To są apostolskie rzeczy. Czyli w ogóle w relacjach jest bardzo ważna twoja wolność od innego człowieka. Bądź wolny od tego. Bądź wolny. Wiecie, że na przykład wiele ludzi nie znajduje przez długie okresy czasu męża czy żony, dlatego że oni nie są wolni od tego. Kiedy gdyby przyszli do Boga, powiedzieli, Panie, ja w imieniu Jezusa rozwalam teraz tą moją potrzebę posiadania męża czy żony. Wolno, diable! Nie będziesz mnie tutaj w głowie mówi cały czas mięczył w ogóle jakimiś tam, wiesz, mąż, żona, mąż. Ja idę do przodu, lecę, właściwie jak przycina. To bardzo szybko by się znalazł mąż czy żona. Ale jak ty ciągle mąż, mąż, Panie w imieniu Jezusa powołuje męża. Panie w imieniu Jezusa powołuje męża. No, zobacz tego anioła, to nie mogę, bo Boże. Ile jeszcze, Panie? 42 tysiące mężów już powołało. Ale ona nie jest wolna od tego. Ona się modli ciągle. Proszę homaj, skierowana na męża. Wiarą to nazywa. A wiarą to nazywa. Ja wierzę o męża, wierzę o męża. Wiesz, człowieku, ty jesteś nieszczęśliwa. Człowieku, jak Krzyszka, to już dzik przetargał. Człowieku, ludzie, zobacz, jak Krzyszka się na życie spojrzał. List, następnie, list do Rzymian 12:16. Trudna sprawa. Bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni. Przyjaciele, pracujcie nad tym, aby w waszych sercach nie podnosić jednych ludzi i nie poniżać drugich. Nie róbcie w waszych sercach różnic relacyjnych, proszę was. Ja byłem w tym błędzie życiowym. Ja uważałem, że jedne relacje z ludźmi, z pewnymi ludźmi są ważniejsze od innych.
Nie róbcie tego błędu. Słowo Boże mówi, bądźcie wobec siebie jednakowego usposobienia. Ja dzisiaj sobie wyrównałem relacje z ludźmi. Ja każdą relację uznaję za ważną. One mogą się od siebie różnić, bo ludzie się od siebie różnią. Rozumiecie? Ale ja nie mówię, która relacja jest ważniejsza, która mniej ważna. Ja nie gloryfikuję ludzi w swoim sercu. Bo Bóg nie ma względu na osobę. Ja musiałem przestać mieć wzgląd na osobę. Ja z jednymi ludźmi mogę być głębiej, z innymi mogę być płyciej. Ale jeżeli chodzi o moje serce, to w moim sercu, tak? Wiesz dlaczego z jednymi jestem głębiej, z innymi płyciej? Bo jedni mnie głębiej wpuścili. No w ogóle nie ma... To jest jeden powód. Ktoś mnie głębiej wpuścił, to głębiej wlazłem. Ja tam, rozumiesz, ja tam się pcham do czyjegoś życia, a w ogóle na chama, nie? Wpuszczasz mnie, jestem, oczywiście, żaden problem, tak? A ten mnie wpuścił tak płytko, to tak płytko jestem. Ale ja nie różnicuję tych ludzi. Na przykład oni mówią, o wiesz, z tym bratem to ja się niesamowicie przyjaźnię, a z tamtym to tak, wiesz, spotykamy się. Nie, ja tak nie mówię. Ja nie, wiecie dlaczego, bo ja tak nie myślę. Ja w ogóle tak nie myślę. Ja nie mam czegoś takiego. Ja nie mam, tak samo jak nie mam czegoś takiego, że jedno moje dziecko jest dla mnie ważniejsze niż drugie moje dziecko. Bo absolutnie. Ja mam dwoje dzieci, twoje jest dla mnie ważne. Ja nie rozpatruję moich dzieci na pułapie takim, że jedno jest takie, drugie jest inne. Są różne te dzieci. Okej? Okay? Ale żadnemu z nich, tak, nie daje mniej niż drugiemu. Bo ja w swoim sercu tak nie mam. Piąta rzecz, Dzieje Apostolskie 27-35. Podziękował Bogu wobec wszystkich. Zobacz, następna ważna rzecz. W twoich relacjach z ludźmi musisz zawsze manifestować Boga. Czyli Boże poglądy i Boże standardy. W każdej relacji Boże poglądy i Boże standardy. My tak robimy w małżeństwie naszym, wiecie? Boże poglądy i Boże standardy. My trzymamy w domu pioła. A im dłużej ze sobą jesteśmy, tym ten pion jest mocniejszy. To w ogóle nie ma czegoś takiego, wiecie, że to... ja sobie tutaj do was tak gadam, tak? A ja przyjdę tam, proszę ciebie, huknę, puknę, proszę ciebie i ona będzie chodzić, jak ja będę chciała. Już nie dziś. To rozumiecie, to już tylko koniec takich rzeczy. Dlaczego? Bo my wyruszyliśmy z tego miejsca. Zobaczyliśmy, które rzeczy są grzechem, zobaczyliśmy, które rzeczy są chore i tyle. I my trzymamy pion. Trzymamy pion. My nie jesteśmy w ogóle religijni. Tak? Dlatego wiele rzeczy, które są w naszym życiu, są tylko w naszym życiu. Bo jakby się różni ludzie dowiedzieli, co jest w naszym życiu, to by się rogo przeżegnali. Rozumiem. Dlatego, że my jesteśmy wolni. Ja w ogóle ludziom wolności życzę. Ale my trzymamy Boży pion. U nas nie można igły wsadzić. Teraz wiecie o moich relacjach z wami, do tych z was mówię, co mamy bliższe relacje, jak znacie mnie, to wiecie, że cały czas jest standard. Cały czas jest standard. Ja na przykład jestem w stanie położyć za ciebie życie, ale jak ty do mnie zadzwonisz, powiesz, Artur, idziesz ze mną na dyskotekę, ja mówię, ale masz jakiś plan ewangelizacyjny? Nie, no tak wiesz. A wie tak, to nie. Rozumiesz? A dlaczego nie? Czemu nie na dyskotekę ze mną nie pójdziesz? Ja mówię, wiesz, ja mam kilka na przykład takich utartych schematów w swoim życiu. Na przykład ja tańczę dla Boga. Nie bym do tej łysej pały nie przyszło, żeby tańczyć dla przyjemności, ludzie. No na litość boską. To znaczy, że nie wolno, ja mówię, wszystko ci wolno. Moje pytanie jest, dlaczego ty tego chcesz? Tu mi odpowiedz na pytanie. Ty idź z Bogiem na tę dyskotekę. Chcesz tam się wyginę, rób co chcesz. Przecież mnie to rozumiesz. Ani siebie, ani grzeje, tak? Najwyżej potem na terapię się zapiszesz. Cię będę wyciągnął z mocy stroboskopu. Ale moje pytanie jest tak, dlaczego ty chcesz tam iść? No po cholerę na dyskotekę się wygina. Ja nie rozumiem. To jest w ogóle dla mnie chore. Ja tańczę dla Boga. Dla mnie taniec to co? Modlitwa. Ja się tak modlę. Ja się tak modlę. A nie wyginam się jak pajac, proszę ciebie, na dyskotece. Ja mogę przerobić, proszę ciebie, piosenkę w Metaliki i będziemy tutaj, proszę ciebie, zasuwali jak Messerschmitty, rozumiesz? Na uwielbienie, ale ja nie pójdę tam. Tu, 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 tu.
przepraszam, czego słuchasz? Tu, 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 tu. Człowieku, zobacz, co ci się dzieje, moje płaty mózgowe ciskają. Ale mi wszystko wolno. Ja mówię, ale płaty mózgowe. Czemu go nie jesteś po tym tu. Cię podniesie i spadnie po tym, zaczniesz szczekać. Co? Tak? Raptem byłeś fajny gość, teraz chodzisz, szczekasz, co ci mam zrobić? Siedzie w kościele u mnie za to. Krato tam koło daska mnie nie trzymał, po podaniu, ale ktoś boską. Tu. Wszystko mi wolno. Pewno, że wszystko ci wolno. Ale ja tam idę. Bo ja wiem, ja w ogóle prowadzę higieniczny tryb życia, ludzie. Ja jem na czas, a niekiedy jestem głodny. Rozumiecie, o co chodzi? Ja naprawdę, ja chodzę, ćwiczę, dbam o siebie, o swój umysł, nie słucham pierdół. Rozumiesz, nie czytam głupich książek, nie oglądam głupich telewizyjnych rzeczy, tak? Nie rozmawiam o głupich rzeczach, bo mnie szkoda głowy. Rozumiesz? Ja znam swoją wartość, wiem, ile w ogóle jest warta moja głowa, wiem, ile ja jestem wart, jestem królem i nie zamierzam robić z siebie przez ciebie kretyna. A więc w relacjach z ludźmi, tak, prezentuję Boże poglądy i Boże standardy. Jak komuś się to nie podoba, no to niestety też ktoś ode mnie odchodzi. Bo jak ktoś nie chce Boga we mnie, to nie chce mnie. Ile razy mieliście przypadki ludzi, dzwoni do mnie teraz taka babeczka, mówi, Artur, mówi, ja mam taką sąsiadkę, ta sąsiadka cały czas chce ze mną rozmawiać o wszystkim, ale nie o Chrystusie. Jak jej powiedziałam o Chrystusie, to już nie chce ze mną rozmawiać. Ale cały czas do mnie dzwoni, mówi, weź się ze mną pomóc, bo ona do mnie dzwoni. Bo ona chce porozmawiać, ona chce powiedzieć, co ona zrobiła, to ona... Ja mówię, to jest demoniczne. A to taka miła sąsiadka, ja mówię, taki miły demon. Emerytka piętro wyżej, proszę ciebie, duch geriatryczny, proszę ciebie, działający na ciebie na dole. Tak? Nie spotykamy się z sąsiadką. Niebezpieczna przestrzeń. O wszystkim chcę rozmawiać, ale standardów Bożych? Nie. Nie, w relacjach standardy Boże. Pamiętaj, do końca twoich dni. Standardy Boże. Dalej, Dzieje Apostolskie 26:2. Mogę się dziś wobec ciebie bronić przed tym wszystkim, o co mnie oskarżają. Taki tekst. Pozwólaj, w relacjach. Po pierwsze, uzewnętrzniasz się. Po drugie, jesteś prawdziwy. Po trzecie, umiesz się pokazać ze strony człowieka, który potrzebuje pomocy i akceptacji. To są relacje. Musisz zrozumieć, że wchodząc w relacje z ludźmi, musisz zejść z tonu. Ja wiem, że ze wszystkim sobie radzisz. Ci z was, którzy jesteście świetnie funkcjonującymi ludźmi, radzicie sobie z różnymi rzeczami, musicie wiedzieć, że jak będziecie w relacji, będziecie musieli zejść stąd. Będziecie musieli zacząć pozwalać na to, żeby ktoś zaczął się wami opiekować. Będziecie musieli mówić o rzeczach, o których byście nie chcieli, aby on usłyszał. Będziecie musieli się otworzyć w swoich słabych miejscach, opowiedzieć o swoich trudnych rzeczach. No widzisz. Nie będziesz mógł zrzynać twardziela. Nikt nie chce się przyjaźnić z twardzielami. No wreszcie. Mówisz coś do kogoś, no wiem, przeżyłem, no pewnie. Mówiłem wam, ja się bardzo dużo uczę od mojej żony. Ja zobaczyłem w ogóle, że nie potrzebuję rozwiązać. Co tam potrzebuję porozmawiać ze sobą. Ja natychmiast rozwiązanie, teraz już, ja nie przynoszę w końcu. Siedzę, słucham, co ona do mnie mówi. Uczę się tego. Rozumiesz? Uczę się jeszcze też innych rzeczy. Uczę się uzewnętrzniać, różne rzeczy tam mówić, półgębkiem czasem, ale się uczy. Jest łatwe. No i w ogóle to jest niełatwe uzależniać się od drugiego człowieka. Rozumiecie? To nie jest łatwe. Łatwo jest zawsze z miejsca zwycięzcy coś prezentować. Łatwo jest. Szczególnie ludziom, którzy świetnie sobie radzą w życiu. Albo są mocni w wierze. Rozumiesz? Ale musisz przejść w relacjach taką granicę. Granicę, kiedy będziesz mógł bronić siebie przed tym, w tej relacji, obronić. Robić coś, co jest jakieś obronne. Powiedzieć, słuchaj, w tym i w tym w ogóle powiedz mi coś. Tak? Powiedz mi. Spójrz na to jakoś.
Siódma rzecz w Ewangelii Łukasza 14:10. To znasz czci wobec wszystkich współbiesiadników, jest napisane. W relacjach zostajesz podniesiony i wywyższony. Realizujesz się, w relacjach się realizujesz. Musisz tak wierzyć i nie bać się nadużyć. Nie szukasz spełnienia, bo je masz, ale musisz wiedzieć, że jak wejdziesz w relacje, one cię podniosą. I musisz też w wierze na to liczyć. Chcę ci powiedzieć, że relacje ubogacają. Relacje ubogacają. Relacje nie są tylko po to, żeby się czegoś dowiedzieć. Relacje są po to, żeby w nich być. Rozumiecie? Dalej, pierwszy list Piotra, 1:22. Skoro dusze wasze uświęciliście poprzez posłuszeństwo prawdzie ku nieobłudnej miłości braterskiej, umiłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco. Zobacz. Po pierwsze, zaburzenia przeszkadzają w relacjach. Zaburzenia przeszkadzają w relacjach. Jeżeli masz problemy relacyjne, zwróć się, tak, do miejsc swoich zaburzeń. Nie bój się zacząć uderzać w warownię. Nie bój się iść na terapię. Nie bój się. I nie mówię o świeckich terapiach, zaznaczam. Nie mówimy tu w ogóle o świecie, tak? Świat jest dla nas po prostu persona non grata. Dwa, dalej. Pracujesz nad swoją duszą, abyś mógł w zdrowy sposób relacjonować się z innymi. Ty musisz pracować nad swoją duszą, żeby się móc relacjonować z innymi. Byliśmy teraz, ja kocham te nasze wyjazdy. Coraz więcej nas wyjeżdża na te wyjazdy. W zeszłym roku nas było 35 osób, teraz już było 46 osób. Latu jest więcej, ale wierzę, że w tym roku będzie nas ponad 60-70 osób spokojnie na tym wyjeździe letnim. Wiecie, o co chodzi? Niektórzy przyjeżdżali, myślę, że tam będę, ja będę coś głosił, coś będę mówił, absolutnie. A kiedy będzie jakieś głoszenie, ja mówię, ale jakie? Ja nie głoszę, ale ty mam głosić. Wiesz, ludzie pytali, że jak będzie jakieś spotkanie, to my się tam siedzimy, jemy. Tak? Robiłem różne rzeczy, obserwowałem sobie, wiecie. Nawet nie wiecie pewnie, co robiłem. Patrzyłem, jak religia w ludziach działa. Przestawiałem talerze czasem komuś. Czy religia na przykład... Grupa są, świetne rzeczy się dzieją w grupie w ogóle. Na przykład. Od pierwszego dnia pewni ludzie, jak usiedli przy jednych stolikach i na jednym krzesełku, rozumiecie, to jak nie następnego dnia przynieśli sobie jakiś kubeczek, a ten kubeczek przestawiłem po cichu, no nie, to się spojrzeli, to wzięli ten kubek i przestawili z powrotem. Ja mówię, jest. Dla mnie mega czas. Bardzo dużo rzeczy doświadczyłem dobrych, bo w ogóle wiecie, o co chodzi w grupie. W grupie jest wpływ jedni na drugich. Rozumiecie, w relacjach jest wpływ. Ludzie chodzili na nardy, razem chodzili jeść, byli ze sobą, tak? W ogóle, rozumiecie, ludzie pełni Boga. Tak? Tylko, że różne dusze. I tam wychodziły niesamowite rzeczy. Jedni płakali, inni się śmieli, inni cierpieli, inni wrzeszczeli, różnie było. Tak? Wszystkim nam wyszło super na dobre. Dlaczego? Bo powstały głębsze rzeczy związane z relacjami. Dostałem różne informacje od was, że mimo, że tam nie było żadnych głoszeń, żadnych rzeczy, ale było super. Ludzie mówią, ale jesteśmy zbudowani. No jesteśmy zbudowani, ponieważ byliśmy w relacjach. Pracowaliśmy nad duszami swoimi. Pracowaliśmy. Zobacz dalej. Każdą zaporę, czyli złą myśl, emocje i tak dalej, w relacjach traktuj jako opresję, atak diabła na relacje. Jeżeli coś w relacjach nie idzie, oho, fon diable. Tu coś stoi na przeszkodzie. Tu nie masz, ja się wycofuję, o, bo nie idzie mi w tych relacjach, to o, robię kółeczko, zabijam się po angielsku, się wycofuję. Nie. To do przodu, okej, ściana. Zaraz zobaczymy, co nam trafi bliższy. Dalej, miej w relacjach zawsze czyste intencje. Czyste intencje w relacjach. Mamy czyste intencje. My nie mamy, my się nie relacjonujemy po coś, my się relacjonujemy dla relacji. I dalej, bądź w relacjach gorący, czyli aktywny i kreatywny. Nie czekaj, że w relacji, prawda, ktoś weźmie tutaj autorytet. Nie wchodź w te miejsce pasywności takiej, bądź gorący. Gorącym sercem mówiłeś jedni drugim.
przedostatnia rzecz. List do Rzymian 12:10. Wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. Wiecie, szacunek to jest uznanie czyjejś wartości i poważne traktowanie zasobów jakiejś osoby. Wyprzedzajcie się, bądźcie pierwsi. W relacjach bądźcie pierwsi. Ludzie w ogóle, szczególnie to w małżeństwach, w ogóle w małżeństwach to jest masakryczna rzecz. Im dłużej ludzie są w małżeństwach, tym bardziej uważają, że mają do siebie takie prawo, że nie muszą do siebie wobec siebie być uprzejmi. Mówią ty, ty. Nie zauważyli się, jak starzy ludzie, mówią, ojciec, matka, człowieku, rozumiesz? Od razu mi się przypomina Stary Testament, człowieku. Przecież wiecie, że w ogóle to ona nie była Ewa żadna. Ona była, ja mówiłem już do niektórych, ona była Isza, Isza. Bo on był Isz, tak? To nie był żaden Adam, tam Adama zrobili, gdzie tam Isz był. Bóg powiedział, będziesz Isz. A że ją wyjął z niego, tak? Bo Isz to znaczyło mąż. Mąż. Mężczyzna, dokładnie mężczyzna. Tak? I wyjął ją z niego, to znaczy ona była Isza. Tak? Czyli wyjęta w ogóle z męża, mężatka. Tak? Mężatka, gdzieś mówi mężatka, dlatego że, się, że ona ma męża. No mężatka to nie o to chodzi. To ona była wyjęta z mężczyzny. On był mężczyzna, tak? On był mężczyzna, ona mężczyzna. On to w ogóle takie coś było. Isz i Isza, bo to są takie. To niesamowite jest, wiecie, dla mnie. A potem o co chodzi? Ona robi awanturę w ogóle z tym wężem i z tym wszystkim, tak? Rozumiesz? Oczywiście Isz to już, to on, że to ona wszystko zrobiła. To jest ona teraz inna. I on już, do niej, zobaczcie, i potem ją, oni są wyrzuceni z raju i on już nie mówi do niej Isza. Czyli on już jej nie traktuje, bo o, wiecie, w ogóle tam był kryzys straszny. Ci ludzie, ale jaki mnie zrobił kryzys małżeński? 900 lat. Ty, oni żyli, 900 tam chyba żyli, czujesz klimat? 900 parę lat on ją dojeżdżał jak dzika. Ci nie mogę zapomnieć, mi od razu przypomina ten rysunek, mówiłem niektórym z was, karuzelę kiedyś czytałem, takiego gazeta Karuzela. I w tej karuzeli był taki rysunek, że siedzi taka babcia stara i stary dziadek przy stole i jedzą coś, to nie taki komik był krótki i w pewnym momencie dziadek oblizuje łyżkę taką drewnianą i wali tą babcię w czoło. Ona mówi, za co? On mówi, jak sobie przypomnę, że cię bez cnoty wziął? Rozumiesz? Po tylu latach, w ogóle wiem, o co chodzi, w głowę tą łychą, nie? Ja to dziś pamiętam, już kryzys małżeński do końca jej pamiętał, ty. A oni na bierze, to ty pomarszczeni, proszę ciebie, rozumiesz? Wiesz? I ty. I oni, 900 parę lat kryzys małżeński. I on już nie mówi do niej Isza, tylko mówi Hawa. Hawa to jest matka, Ewa się mówi, Ewa. Hawa! Matka! Ja tylko słyszę, bo matka, ja mówię, kryzys małżeński. Już nie jest moja żonka, tylko jest matka! To ojciec! Wiesz? Szok! Matka i ojciec. Już ich dzieci łączą. Dzieci ich łączą. Wiesz, co to jest? Życie i śmierć jest moc języka. Tak? A z obfitości serca mówią usta. Jak ludzie do siebie mówią ojciec, matka, to znaczy, że ich łączą dzieci. Że relacja poszła przez trójkąt. Już łączą nas dzieci. Mamy wspólne dzieci. To jest to powiedziane. Już nie ty jesteś dla mnie bezpośrednio, tylko jesteś pośrednio. Tak naprawdę to w ogóle to jest ubliżenie już, to jest rozwałka. Matka, ojciec. Szacunek do końca dni. Trzeba się tego uczyć, w relacjach jest szacunek. A nie tam, bo jesteśmy małżeństwem, czy jesteśmy długo, czy nie możemy... Co to jest za jeden? Mordor? Co to Mordor? Mordorze tak gadały, orki. Orki to się... Szacunek, uznanie czyjejś wartości. Primo, a sekundo, poważne traktowanie zasobów czyjejś osoby. Szacunek, szacunek. Szacunek. I ostatnia rzecz przy powieści Salomona, 15:15. Człowiek wesołego usposobienia ma ustawiczną ucztę. Musimy dbać o radość w relacjach z innymi ludźmi. Relacje muszą być wesołe. Musisz cały czas o to dbać. Jak tylko wchodzi w relacje coś, co jest smutne, wchodzi w relacje coś, co jest jakieś nostalgiczne, jakieś takie w ogóle, to musisz uznać to za opresję. Nie ma czegoś takiego. Idź dowcip, powiedz, coś zrób, rozumiesz? Jakiś numer wywal taki, rozumiesz, niech się tynk posypie. Chodzi o to, że ty musisz rozruszać tą imprezę. To nie ma, no, bo ty jesteś mój. Nie, nie. To nie tak działa. Ja jeszcze raz, ja bardzo często wracam do małżeństw, bo w małżeństwach jest to bardzo bliskie. Rozumiecie?
Ludzie mają w ogóle, są czasami załamani, ja nie wiem, po prostu załamani. Załamani małżeństwo. Zniechęcenie, będziesz, nie wiem, rozwiedź się, po się postopno ze 2 lata, potem się zwiedź może z powrotem. Nie wiem, coś zrób ze sobą. Na wesoło życie jest. Tak nie można. Wesoły człowiek. Człowiek wesołego usposobienia ma zawsze wesele, zawsze. To jest obietnica, zawsze, zawsze. To jest w relacjach bardzo ważne. Ludzie są smutni, a Polacy smutniejsi. Właśnie wspólny naród człowieka smutnych ludzi. Tu w ogóle się zacznie śmiać, coś robić. Płakać w kościele można, nie ma problemu. Ryczeć, wybać łzy. Jak się śmiejesz, zataczasz się ze śmiechu. Źle demon, w nim siedzi demon. Jak ten demon, gdzie diabła, to jest załamany, jak tak, to ty tam ma depresję. A tu to demon się śmieje? Jak śmiejącego się demona, czasem się ze mnie demon śmieje na chwilę, zanim zobaczy moją siłę. Spojrzę, bo się przestaje śmiać, zostaje rozwolnione. To ty myśli w ogóle, że gastrycznie. Diabeł nie jest wesoły. Kiedyś przy ciebie był taki ten przyjaciel wesołego diabła. Taka demoniczna bajka dla dzieci. Zatem patrzyliśmy ten Hunt Widercja wygięty. Diabeł nie jest wesoły. Bóg jest wesoły. Bóg to jest wesoły i grzechowy, że grzechowy, to taki wiecz. Bardzo jest wesoły. W ogóle my w ogóle jesteśmy dowodem jego poczucia humoru wszyscy. Ja patrzę na siebie, bo się odpłynie o wodę. Relacje przyjaciele to jest coś, co będziecie mieli do końca życia i na co jesteście skazani. Nie wolno wam uciekać od relacji. Kościół, wspólnota, jakkolwiek ona będzie wielka, musi być budowana na relacjach. Nie budujemy życia na kontaktach. Nie budujemy życia na kontaktach. My nie jesteśmy ludźmi kontaktu. Tak samo jak z Bogiem, my nie jesteśmy ludźmi kontaktu. Ja się pomodliłem się, ja mówię, człowieku, ja jestem cały czas z nim w relacji. Cały czas. Swędzi mnie coś w tyłku i mówię, co ty o tym myślisz? Rozumiesz, bo to jest w ogóle bardzo ważna sprawa. Jest w ogóle szeroko zainteresowany każdym elementem mojego życia. Tak? Ja nie zostawiam tego Jędrzyka, nie wchodzę w prawo, mnie coś w tyłku spędzi. Jest to pod łaską, jak mnie coś w tyłku spędzi. Biorę Boga do tematu. Cały czas. To jest mój przyjaciel, mój król, mój pan, proszę ciebie, mój lekarz. W ogóle on doskonale wie, co tam w tym miejscu siedzi. Tak? Rozumiecie, o czym nasza rzecz polega? To jest ta miłość i to jest relacja, którą ja mam z nim. To jest moja relacja. Ja tą relację przekładam na ludzi. Rozumiesz? Wczoraj się napiłem mleka, ja nie piję mleka. I zjadłem 3 kromki żytniego chleba. Takie zacząłem bąki puszczać, że uciekali na drugi. A jeszcze najlepiej Agata, proszę ciebie. Nie otworzony, na ten kaloryfer jest rozkręcony. Ja mam taki kaloryfer na tym kaloryferze, że on w ogóle liczy. Rozumiesz, jak, no tak liczy mi ciepło, no nie wiem jak to się nazywa, mniejsza z tym, że muszę za to więcej płacić, no może teraz ostygnie, to otworzę, wręcz siebie. Sara wchodzi, noc zatka, daj się drzwi zamykamy, nie zamykaj tych drzwi, w tym miejscu, to ja jestem, rozumiesz, bo tu jesteś sobie z Fosgiem, bo ja nie jestem w stanie tutaj przetrwać w ogóle, jestem w ogóle emocjonalny ze swoim smrodem, więc ja umiem w tym żyć, ale to nie znaczy, że ja to przyjemno. Rozumiesz? Wiesz, ja chcę, pokazuję wam pewną rzecz i w ogóle relacje, które są, na przykład, wiecie, relacje, które są, no w ogóle coś takiego ich nie burzy. Burzyło moja boka, no puściło, no to zrobiłem się oklamem mleka, nie piję mleka, bo to mleko jest dla dzieci, nie dla dorosłych, w ogóle wiecie, to kiepskie dorośli powinniśmy pić, tak? Chleba się najadł, to tak zrobię taki strzał, zrób się odwieczać. No i ale relacje nic nie popsuło. To nie, to się nie psuje, to się nic nie niszczy. Wiesz o co chodzi? To jest głębokie, relacje są głębokie. Tak? Ponad po prostu wszystkim są relacje. Ale dlatego tak mamy, bo mamy taką relację z Bogiem. Rozumiecie? Bo On jest w stanie wytrzymać każdy smród naszego życia. Każdy. Bo to jest kozak w tym temacie. Bo On wszedł do komory gazowej i się wydobył stamtąd. Rozumiesz, o co chodzi? Po prostu. I dlatego, że my mamy takie relacje, to my możemy żyć normalnie. Tak? Żyć normalnie. Ja cię do tego zachęcam. Wstańmy, przyjacielu. Ja dziękuję Tobie w imieniu Jezusa za to słowo. Dziękuję Ci za to wszystko, co było do tej pory, Ojcze.
Ojcze, dziękujemy Tobie za to, że jesteśmy świadomi, jak wielką wagę dla naszego życia mają relacje międzyludzkie. Ojcze, my w imieniu Jezusa ustanawiamy w naszym życiu relacje z innymi ludźmi, Ojcze, w Kościele takie, jakie były w Chrystusie Jezusie, Ojcze. Jesteśmy, Ojcze, takiego samego usposobienia do siebie, jakie miał Chrystus Jezus do nas, kiedy przyszliśmy. Potężny Święty Duchu, ja modlę się teraz o każdego z nas. Ja modlę się, Ojcze, i dziękuję Ci, że Ty mnie zawsze wysłuchujesz. I ja biorę autorytet nad każdą barierą na pułapie relacji tu w Kościele i chcę stać ze zbora apostolskim wobec Boży. Ja przeklinam demoniczne siły niszczące relacje. Ja ustanawiam głębokie, miłosne relacje, którym nic nie sprosta. Ojcze, w imieniu Jezusa, Ty nas ustawiłeś, Ojcze, jak duchową falangę. Ojcze, Ty doprowadziłeś do miejsca nas, w którym jesteśmy, Ojcze, teraz. Ojcze, my nigdy się z tego nie wycofamy. My będziemy szli mimo, Ojcze, barier, Ojcze. Ojcze, ja błogosławię relacje w Kościele. Ja błogosławię relacje w małżeństwach. Ja błogosławię relacje między rodzicami a dziećmi. Ja błogosławię to w imieniu Jezusa. Amen.